Witamy w kolejnym odcinku Jazd Próbnych. Na zeszłorocznym salonie w Genewie, na którym zresztą byliśmy i zdaliśmy z niego relacje, miały miejsce narodziny nowych generacji trojaczków z Kolina. O czym mowa? O trzech miejskich autach produkowanych w jednej fabryce w Czechach, czyli Citroenie C1, Peugeot 108 oraz Toyocie Aygo. Dziś mamy do zaprezentowania właśnie jednego z nich, czyli chyba najbardziej wyrazistą, Toyotę Aygo. Jak słyszeliście przed momentem, to już druga generacja Toyoty Aygo. Rzekłbym, że poprzednia linia trojaczków z Kolina była bardziej do siebie podobna, bardziej obła i mniej charakterna. Styliści obecnie poszli po rozum do głowy i zaprojektowali całą trójkę tak, by sprzedawała się jak najlepiej. Pierwsza Toyota Aygo została zaprezentowana również w Genewie w 2005 roku, a w 2008 przeszła pierwszy facelifting. Citroen C1 był do niej po prostu podobny. Również identycznie było z Peugeot 107, auta miały bardzo podobną bryłę, bez rozróżniających je przytłoczeń. Nowa Aygo została zaprojektowana według nowoczesnej japońskiej młodzieżowej filozofii J-Playful i jej główną cechą charakterystyczną jest ten pas przedni inspirowany jakby kształtem litery X. Tak, a nowa Aygo wygląda naprawdę zadziornie dzięki tym swoim ostrym kształtom i pięknym kolorom. Ten to specjalny lakier Orange Twist Metallic i jest cechą charakterystyczną wersji wyposażenia X-Side. Toyota dorobiła sobie do tego wszystkiego filozofię, zupełnie jak dawny Zoom Zoom w Mazdzie. Nie sposób nie zauważyć, że główną istotą nowej Aygo jest olbrzymia możliwość personalizacji. Mamy tu 8 wersji kolorystycznych, bocznych listew, 7 wersji dachu, 8 wersji tylnego dyfuzora, 8 wersji atrapy chłodnicy, 21 wzorów felki kołpaków, 12 wersji kolorystycznych kołpaków środkowych na felgi oraz 8 wersji pierścieni ozdobnych. Można się pogubić, ale dzięki temu łatwo się wyróżniać. Głównymi cechami wspomnianej dostępnej u nas wersji X-Side jest grill z przedłużeniem na boki oraz tylny dyfuzor w kolorze Piano Black, klamki lusterka w czarnym kolorze, 15-calowe czarne felgi aluminiowe, resztę dodatków znajdziemy we wnętrzu. W którym też od razu się znaleźliśmy, wewnątrz znajdziemy wstawki, plastikowe wstawki w kolorze fortepianowej czerni, pomarańczowe obudowy wylotów powietrza, prześwitujące pomarańczowe elementy drzwi, chromowane klamki, chromowane wstawki na gałce skrzyni biegów, no i ten 7-calowy wyświetlacz systemu multimedialnego X-Touch. Kluczyk zbliżeniowy oraz klimatyzacja automatyczna są częściami dodatkowych pakietów, które możecie mieć odpowiednio za 2100 i 1500 zł. Dodatkowe są tu również skórzana tapicerka oraz nawigacja. Już tu siedzimy, zatem powiedzmy o ergonomii, komforcie podróżowania oraz widoczności. Fotel kierowcy należy raczej do wygodnych, nie ma jakiegoś mocnego trzymania bocznego. Regulacja jest tutaj wysokości i odległości od deski rozdzielczej. Ma zintegrowane zagłówki i siedzi mi się na nim bardzo wygodnie i mógłbym go sobie zacharapcić, położyć, postawić przed biurkiem, bo jest mi naprawdę tak wygodnie. Minusem tutaj jest kolumna kierownicza, która niestety jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie i jest bardzo ciężka. Nie wiem, czy to tak, jest można za sprawą by tej konstrukcji niemalże tutaj. Ćwiczyć na niej mięśnie. Jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Tego komfortu, który ty masz na fotelu, ja nie mam, gdyż nie mogę regulować wysokości siedzenia. Tutaj to by się naprawdę przydało. Na środku konsoli przycisków nie ma dużo. Dominują tutaj wszystkie opcje związane z klimatyzacją. Natomiast można się przyczepić do spasowania materiałów. Po pierwsze, tutaj ta konsola środkowa strasznie skrzypi, zegary nad kolumną kierowniczą też się całe ruszają. No i także no, ten materiał, ta fortepianowa czerń jest taka, że widać na niej wszystkie odciski palców. Więc czyli kolejny samochód idealny dla policjantów. Tak, znaczy, od razu można ściągać, odciski palców bez tego specjalnego proszku. No i jak to w takich samochodach mało bywa, miejsca na nogi też nie jest za dużo. I to nie chodzi mi o to miejsce na nogi przed deską rozdzielczą, ale na boki, tak? Ten samochód jest wąski, więc kierowca w czasie zmiany biegów i już z dwójki na trójkę i z czwórki na piątkę po prostu, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, mnie dotyka. Więc to nie jest zbyt komfortowe, no i tu trzeba się nauczyć, już wyrobiłem sobie ten nawyk, że gdy Łukasz zmienia bieg, to ja sobie nogę cofam do siebie i tyle. Ale to jest koszt tego, że samochód jest mały,
no, taką cenę trzeba ponieść. Plusem są tutaj na pewno lusterka boczne, które są wystarczającej wielkości jak na takie małe miejskie auto oraz duża ilość przeszkleń w tym samochodzie. Tutaj wszystko widać jak na dłoni. Cofać pomaga nam jeszcze kamera cofania, której obraz, która w ogóle jest szerokokątna, jej obraz wyświetla się na ekranie systemu multimedialnego X-Touch. Na koniec schowki mamy tutaj tuż za gałką zmiany biegów dwa duże uchwyty na kubki, do których bez problemu wejdzie nasz modelowy kubek na kawę. Tuż za nim mamy mniejszy troszkę schowek na jakieś monety, ewentualnie na telefon. Ja tu trzymam telefon. Kieszenie w drzwiach są dość duże, jak na taki samochód, jednak nie zmieszczą naszej modelowej 1,5 litrowej butelki wody, chyba że wsadzimy ją odwrotnie, ale to już jest takie, no szczerze mówiąc, na siłę. Plusem jest za to ten tradycyjny schowek przed nogami pasażera. Jest on głęboki, foremny, prosty, bez żadnych udziwień. Jeszcze tylko sprawdźmy, co jest pod maską, pod klapą bagażnika i ruszamy. Komora silnika zajmowana jest przez benzynowy i obecnie jedyny w polskiej ofercie silnik o pojemności litra i mocy 69 koni mechanicznych. Jest to jednostka trzycylindrowa o maksymalnym momencie obrotowym równym 95 Nm, dostępnym przy 4300 obrotów na minutę. Przechodzimy do tylnej części samochodu i pod szklaną klapą bagażnika kryje się niewielki kufer, do którego uda nam się jednak załadować zakupy. Ma on 168 litrów pojemności i możliwość składania foteli w proporcji 50:50. Pod podłogą znajduje się standardowo zestaw naprawczy. Toyota Aygo waży 880 kg i nie jest to dużo, zatem jeżeli wsiądzie tutaj dwóch dorosłych facetów, to samochód automatycznie nie staje się mistrzem prędkości. Prędkość maksymalna to 160 km na godzinę, a do setki przyspieszymy nim w... Jak widzicie, nie jest to mało, więc może lepiej nie szarżować, tylko skupić się na tym, żeby ten samochód spalał jak najmniej. I my sprawdziliśmy spalanie w jakby dwóch różnych warunkach. Pierwszy to prędkość między 130 a 140 km na godzinę, czyli prędkość autostradowa. I tutaj spalanie nam wyszło około 6,3 litra. W mieście za to przy włączonej klimatyzacji spalanie było niewiele niższe, bo to było około 6 litrów, między 5,9 a 6,1. Więc no... sami ocencie, czy jest to dużo, czy mało, jak na miejski samochód. Z przodu znajdziemy tu kolumnę MacPersona, a z tyłu belkę skrętną. Nowa Toyota Aygo z racji na swoje niewielkie rozmiary zachowuje się wyjątkowo niespokojnie przy pokonywaniu naszego toru testowego. Przy 40 km na godzinę auto wychyla się mocno na zakrętach i popisuje się sporą podsterownością. Plusem jest natomiast to, że zawieszenie wybacza dziury i jeździ się dzięki temu dosyć komfortowo. Należy się co prawda wystrzegać progów zwalniających i poprzecznych nierówności. Mamy tutaj pięciobiegową manualną przekładnię, która spisuje się raczej dosyć dobrze. Posiada przyjemny skok, jest właściwie dobrze umiejscowiona, gałka w skrzyni jest również wygodna. Cechą charakterystyczną tej przekładni jest bardzo delikatne, bardzo czułe sprzęgło i to, że czasem właśnie wrzucając wsteczny bieg może nam coś po prostu nie wyjść. W opcji dostępny jest także wariant X-Shift, czyli skrzynia półautomatyczna. Minimalnie za Toyota Aygo w wariancie 5-drzwiowym oraz w najsłabszej wersji wyposażenia X zapłacicie 34 900 zł, za wersję 3-drzwiową o 1000 zł mniej, a nasz egzemplarz kosztuje 50 000 zł. A teraz dziękujemy za test i zapraszamy Was za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.